Cześć, witam was moi drodzy na pierwszym moim gameplayu, który chciałbym zrobić w nowej rozdzielczości, z nowymi wrażeniami wizualnymi, bo będzie to rozdzielczość 4K i w związku z tym mam taki plan, żeby pokazać wam te gry, które wywarły na mnie największe wrażenie. To będą gry głównie z PlayStation 5, ale myślę, że też pojawią się i inne, ale kryterium wyboru to będzie zawsze niezwykłość świata, jakaś sugestywność tej opowieści. I no, liczę, że to ten mój zachwyt nad tymi produkcjami udzieli się też wam, a te wrażenia wizualne, których możecie doznać, tak jak ja ich doznaję, siadając przed dużym ekranem z bardzo dobrą rozdzielczością, gdzie te obrazy rzeczywiście mogą zafascynować. Myślę, że to może być też dla was przeżyciem. No dlatego zdecydowałem się jednak, żeby puszczać się w tych wyższych rozdzielczościach, może nie tak często, bo nagranie ich wymagać będzie znacznie więcej nakładu pracy i czasu, ale myślę, że warto tego spróbować, bo ja też lubię zawsze i oglądać te gameplaye teraz w 4K, które są. No i też chciałbym dla was to przygotować w takiej dobrej jakości. Także zapraszam. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z takiej serii. Będziemy się spotykać z naszą bohaterką i ją powolutku poznamy. Poznamy ją, ale nie od początku, nie jest to pierwszy odcinek taki 00, tylko gdzieś ta opowieść będzie kontynuowana, ona gdzieś się zacznie, nie wiadomo dokąd nas poprowadzi. Zobaczymy. Także zapraszam. To jest właśnie ten świat Horizon Zero Dawn. Bardzo groźny i niebezpieczny. W oddali widać maszyny latające. A my musimy udać się na południk. Tu jest nasza mapa. Aloy to nasza bohaterka. Ona była wygnana. Wygnało ją plemię Nora. Ale nie wiemy dlaczego. Przez wiele lat mieszkała u takiego mądrego, można powiedzieć mądrego łowczego, mądrego wyrzutka, tak jak i ona. Ale czemu ona była wyrzutkiem, tego nie wiem. Się pewnie nieprędko dowiemy. Ja nie wiem też. Tak duża jest mapa w tej grze. Naszym celem dzisiejszym, myślę, będzie dostanie się aż tutaj. Te białe tereny to są tereny, które są nieodkryte. Których ja w ogóle nie znam. Więc sądzę, że możemy jakoś przedrzeć się tutaj. A te wszystkie tutaj są już odkryte. Zmniejszyłem troszkę głośność gry, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej.
No i jakaś brama, ale co jest za nią? Tego nie wiem. Zobaczymy. Powoli wstaje świt. A Aloy samotnie te równiny musi przemierzyć. Czyje są to tereny, tego nie wiem. Aloy chyba też. Ale może się domyślać, że może tu spotkać zarówno maszyny, jak i bandytów. Pustka jak okiem sięgną. Nie widać żadnej maszyny, żadnego człowieka. Co to za teren jest? Być może wkrótce się dowiemy. Siedlisko maszyn. Proszę, jednak są tu strażnicy. Ale on jest zbyt zajęty, żeby zwracał na nas uwagę. Tak, tak, jesteś bardzo miła. Dzik jest niezniszczalny. Tereny początkowo wydawały mi się opuszczone, ale jednak teraz jak widzę, pojawiło się na nich ciekawe życie. Życie jakichś rzemieślników, jakichś kupców. Żyją jakby nigdy nic. Pojawili się. Bardzo spokojne są te tereny. Pad pulsuje też niebieskim światłem, takim kojącym, uspokajającym, więc myślę, że nic tutaj się złego nie wydarzy. Taki totem. Aloy dostrzegła po prawo-lewej stronie drogi. Zbudowany ze szczątków maszyny. Być może należał do jakiegoś plemienia, które wyznawało wiarę w maszyny. Czciło je, ubóstwiało. A może należy do plemienia, które z tymi maszynami walczy? I postawiło ten totem po to, żeby je odstraszyć. Tego nie wie Aloy.
Po drodze spotkała znajomego, Nila. Aloy go zna. Nil pomógł jej, albo właściwie zachęcił ją do rozprawienia się z obozem bandytów. Jestem pewny, że Aloy wie, czym skończy się rozmowa z nim. Kolejnym najazdem na obóz. Myślę, że możemy z nim porozmawiać, ale niekoniecznie teraz to wykonać. Mówiłem, że znów się spotkamy. Nil, wciąż łapiesz zbójów? O tak. Ostrzyłem nóż, czekając na zapach nieuchronnej walki. Nie zrozum mnie źle. Te gnoje wyjątkowo cuchną. Ale trochę paniki i desperacji nie zaszkodzi. Działa jak kadzidło. Jak ma na imię twój nóż? Po co nóż miałby mieć imię? No to nie pogadamy. Jesteś gotowa? Tylko nie myślę, że to lubię. Nie martw się. Twój sekret zabiorą do grobu. Tego się spodziewałem. Ten obóz znajduje się tutaj. Ale droga Aloy wiedzie tam. Przycupnę troszkę przy ognisku, pomyślała Aloy. Może ogień doda mi trochę otuchy i odwagi. Sprawdzimy ilość strzał. I wybierzemy się z Nilem na ten obóz. Chodź, Nil, krzyknęła Aloy. No i biegniemy. No, to może być ostatni brzask dla tych bandytów, którzy tutaj rozbili obóz. Ktoś chce zwrócić moją uwagę? Thank you.
droga, widzisz, a wróg ciebie nie. Po cichu Aloy wyeliminowała tych wrogów. Obóz został zdobyty. Przedwieczni budowali kiedyś metalowe miasta. Teraz nie pozostało z nich nic prócz złomu. I tak kończy się ta pierwsza przygoda z Aloy. Kupisz sobie jakieś prawdziwe. Musimy pozbierać teraz wszystkie te cenne łupy. I udać się w dalszą drogę, którą mam nadzieję, że ze mną też będziecie chcieli odbyć. Zobaczymy, co też nam dalsze losy przyniosą. Dobrze, nikogo nie ma. Kim jest Aloy, dokąd zmierza, co też czeka ją na południku, z kim też się porozumie, dlaczego jest wyrzutkiem. Myślę, że te wszystkie pytania dowiemy się na nie odpowiedzi. Zobaczymy kolejną przygodę z Aloy już niebawem. Jiran atakował wszystkie plemiona. Cześć. Awad musiał to zrekompensować i teraz Banuk chętnie odwiedzają królestwo. Nie ma mnie. Skażenie się rozprzestrzenia. Nadchodzą ponure dni.